Dobra. Słyszymy tutaj ktoś woła gdzieś o pomoc. Zatrzymaj się. Cicho, co tu się dzieje, proszę pani? Co tu się dzieje, proszę pani? Koniku, uspokój się. Już, uspokój. Easy, już, spokojnie, nie denerwuj się. Już, spokojnie. Czy ona właśnie spierniczyła stąd? Ej, gdzie ona pobiegła? Halo, proszę pani? A, tam pobiegła. Proszę pani! Odwiozę panią! Proszę pani! Co się wydarzyło? O co chodzi? Proszę się zatrzymać. Proszę pani! Proszę się zatrzymać, powiedziałem. O, widzę, że jest taka agresywna trochę. Proszę pani! Dobra, co my tu mamy? Agresywne zachowywanie się. Wiem, uratowałem ci życie. Nie ma sprawy, jak to się mówi, ale jak to się mówi. Dobra, cicho tam. Zobaczmy, co tam miałeś przy sobie. Uwaga, to miejsce automatyzmu zawiera już automatyczne i koniec. Koniec i ucieczka przed urażonym ego. Czy chcesz nadpisać dane w tym miejscu obecnym postępem gry? Co? Czy ja coś nacisnąłem? No okej, okay, nie możemy napisać. Dobra. Dobra, wstawaj proszę pani, bo ja nie mam czasu na takie wygłupy. No. Dobra. Wołała o pomoc, a potem jeszcze uciekła. Nie podoba mi się takie zachowanie. Dlatego przymusowo jej pomożemy. Dobra, chodź. Zobaczmy, co tam ci panowie mieli przy sobie, ale zanim życie to już kurde nie istnieją. To też mnie denerwuje w tej grze, że na chwilę. A nie, dobra, są. No, na cały fart. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Ach, sprawdźmy, tak, widzę, że jakiś koń jest. I dwóch panów. Interesujące. Dobra. Ograbić ich jakoś możemy, czy coś? Oprócz tego, że możemy na nich wejść i sobie po nich pochodzić, jakby nigdy nic. No i co? Nie wiem, oskuruję ich może czy coś? Gincie od mojej mocy? Dobra, widzę, że nasz bohater generalnie ma w głębokim poważaniu to, co tu się dzieje. Dobra, ja co? Wracamy do obozu, proszę pani, dobra? Zapozna się pani z moimi kumplami i wszystko się zagoi. No. No to śmigamy. Mamy dzisiaj piękną noc, więc zwracamy do bazy. Piękna noc, grzywna 5 dolarów. Nie mam pojęcia, jakim cudem zdobyłem tą grzywnę 5 dolarów. Ale obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to nigdy się nie wypłacę. Dobra. Grzywna 5 dolarów to tak generalnie całkiem sporo jest i obawiam się, że jestem znowu ponad prawiem. Poszukiwany za największe przestępstwa na świecie. O, jakiś nieznajomy domek. Zatrzymamy się tu chyba. Ładne miejsce. Proszę pani, wie pani? Ładne miejsce, co pani myśli, żeby tutaj się zatrzymać i zamieszkać? Ładne miejsce, co nie? Ale zareglowane, no też mi się to nie podoba. No trudno. Poszukamy jakiegoś innego miejsca. Dzień dobry. Ja powinienem, może założę maskę w sumie. Bo tak to mnie wszyscy rozpoznają i czuję się taki zagrożony. Proszę koniku się nie wygłupiać. Jedziemy panie bydlaczku. Śmigamy. Dzień dobry, a co to za niestandardowe godziny pracy? A wiesz jak jest Fox. Co nie, dzisiaj ładny poranek. Czas tej wyższy troszeczkę pograć sobie. Niestety wieczór dzisiaj też będę miał zajęty, więc dzisiaj robimy streamka znowu w takiej wcześniej godzinie.
O, jutro w sumie sam nie wiem jak zrobimy, bo jutro jest chyba dzień wolny, święto, więc być może też będzie trochę wcześniej streamek. No zobaczymy. Także jak dzisiaj właśnie tak elegancko, no i co dużo gadać, pędzimy. Pędzimy do obozów, do bazy wracamy, znaczy długa droga nas jeszcze co prawda czeka. Ej, co to za gospodarstwo? Chodźcie, zapytamy się co tam u nich. Dzień doberek! A już, dobra. Proszę się, już. Uspokój się. Easy. Easy, dobra, chodź. Zapytamy się o drogę. Pa, konik, easy. Co ty taki agresywny jesteś ostatnio, już. Ściągnij, zbadaj, wyczesz, nakarm. Poklep, easy, już. Już dobrze, już dobrze. Zaraz ci damy jedzonko. No i ci pójdzie lepiej. Masz tutaj chrupka. I zjedz sobie jabłko. I nie cwaniaku już tak. Dobra, idziemy zapytać o drogę. Zobaczymy co tam u swojego państwa. Dzień doberek. Zwykłe miejsce. Wygląda mi jak miejsce, w którym spędzimy następne kilka miesięcy. I my, dzień doberek. It's all good. Calm down. No. I need your money, tough guy. You don't try nothing. Don't be turning you into a scarecrow. Co to za agresywne miejsce? Piesku, nie chcę cię skrzywdzić. Zachowuj się neutral, dobrze? Pochwal. Hello, boy. No. Hey, boy. Już, okej? No właśnie, tak myślałem. Zachowuj się grzecznie, a nic to nie będzie, dobra? Biznes to biznes, jak to się mówi. Złota obrączka. To mi się podoba. Usiądź. I co to jeszcze mamy? Karta kolekcjonerska. Nawet taka ładna, muszę powiedzieć. Odwróćmy. Zobaczmy, co to jest napisane. To co, można to jakoś wziąć? Nie, to chyba po prostu ją... A, wzięliśmy ją elegancko! Dobra, zobaczmy co jest w drugim pokoju. Jaka szafeczka. Zapuść szuflada, nic ciekawego. Dobra, zaprowadzę tutaj... Dobra, i pójdę tutaj po moją koleżankę. Pa, proszę pani! Znalazłem świetne miejsce, gdzie zamieszkamy. Chodź pani! Chodź, będzie super. Co mówisz? Podoba ci się? Mi też się podoba. Wzrosła więź z koniem nawet po takim prowadzeniu. Chodź. To tu będzie nasz nowy dom. Podoba ci się? Chodź, chodź. Pokażę ci twój nowy pokój. Tutaj? O, nawet jest ładnie. A co jest tutaj? O, zamknięte. Rozgość się, jak to się mówi. Zamknij szufladę. Nie chcę zamknąć szuflady, tylko chcę rzucić ją na łóżko. Bęk! Fajnie, co? Co ty robisz? Nie wygłupiaj się! Dobra, już! Fajnie, co nie? Podoba ci się? O, przepraszam! Nie ten przycisk! Ja pierniczę, co żeś ty zrobił? Ja się uwolnić! Kurwa! Ty jesteś upośledzony? Nie, no upośledzony jesteś chyba. Przecież ja miałem ją... nacisnąłem F, żeby ją uwolnić, a on ją kopnął. Boże! Ty jesteś upośledzony? Ja pierdzielę, co za zrąb! Kurwa, i cały romantyczny plan jak psu w dupę. No, gratulacje! Nie ma co! Pochwal, o, pochwalić się możesz inteligencją. Z chwili na chwilę jesteś coraz bardziej inteligentny. No nie, nie skomentuję tego nawet, no co? Ja po prostu nie wiem, ja gram w tą grę i co, mój gościu po prostu zawsze się dzieje nie tak dobry ziomek, pomógł pani zasnąć. Ja pierniczę, mogliśmy mieć taką wspaniałą przyszłość. Kurde, panie Artur, nie, momento. Czy ja widzę króliki? Tak, to króliki są. Tak się składa, że po polowaniu na króliki jestem ekspertem. Tylko nie ruszaj się, rąbańcu. Myk, proste. I co? Nie ruszę się spo... Easy, easy. O, dobra, będę miał jedzenie na cały miesiąc.
O skóru, ideolo. Tak się załatwia właśnie zwierzyny. No, schowaj sobie skórę. No, ale królika nie! Weź tego królika. No i byk, obiadek upolowany. Patrz co mamy. No i załadowany. Dobra. Ach, tak to się robi. A ze strzelby, więc mięso dobrej jakości. No, bierz póki ciepłe. Niestety, ale tak to jest na dzikim zachodzie. No, tak czy siak, no, generalnie smutno mi się zrobiło, że pani, którą uratowaliśmy życie i chcieliśmy z nią żyć romantycznie w tym domku, który znalazłem, opuszczonym domku, którym znalazłem, skończyło się tak tragicznie. Skacz, koniu! Ej, ale chyba nie zginiesz mi, co nie? Bożeś ty, ale mi ten, ocuć, nie wygłupiaj się nawet, wstawaj. To była, co to było, może jakaś tam, bez przesady, to jakaś tam szczelinka może była? Dobra, widzę, że musisz spożyć dużo elektrolitów. Zaraz to zadbamy. Co mamy dla konia? O, my to mamy. Co to jest? Olej, coś dla konia. I może z jedzenia dla konia. O, to ci poprawi... to ci poprawi humor. Nie ty to miałeś zjeść, tylko to miał zjeść koń, gałganie. O, Bożeś ty, ty i te twoje... poczucie humoru. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Marchewka, buraczki dużo dają. No dobra, marchew też dużo daje. Zjedz sobie. Już lepiej trochę? No i to rozumiemy. Dobra, chodź, zapytamy się tutaj ten. Zapytamy się tu o drogę. No dobra, w sumie czemu nie? Zatrzymać się w losowym miejscu? Siema William, co tam u ciebie ciekawego? Witaj, bezdomny Williamie. Co tu się dzieje? O co chodzi? Arthur, you familiar with the study of plants, my friend? No, i doskonale się znam. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants all across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all. To know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. Well... let's see if maybe we can do something about that. I'll see. Dobra, coś jeszcze? I'm looking for a plant called yarrow. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct sunlight. Dobra, krwawnik to roślina zdrowa. Można ją zjeść, by uzupełnić rdzenia rady zdrowia. Daj roślinę, bo tak się składa, że mam. Masz, akurat miałem go przy sobie. Myk, biznes to biznes. Let's see how this tastes. Smaczne? I feel better already. Co mówisz, Fox? Muszę zbierać bagienne ziele? This stuff does have medicinal properties. No, jak zjadłeś, to od razu poczułeś właściwości lecznicze. No dobra, coś jeszcze może? You deserve something in return. Well, this is for your horse, actually. Dobra, dawaj to. This can cure almost all maladies to your animal, natural and otherwise. Don't ask how. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. No dobra, to miło było poznać. W sumie przyjemny gościu. Od dzisiaj będziesz moim przyjacielem. Nazwę cię Brudas. Dobra, chodź bydlaczku, spadamy stąd. Było wesoło, ale przygoda czeka. No to myk. No, kolejne zadanie zbierania bagiennego ziela. Poszło gładko. Ach, nieposkromiona pustynia. O, nie, 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 ho, 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 ho. O, jakiś ten karawan. Brzmi jak...
Tłum martwych ludzi. Sprawdźmy to. Dobra, zjedziemy sobie tutaj elegancko. Kurde, jak co chwilę ktoś będzie mi przeszkadzać w moim podróżowaniu, to nigdy nie dojedziemy do miejsca docelowego. Prawda? A poczekaj, bo tu jest jakieś obozowisko. Dobra, kusi. Patrzmy, co to za obozowisko. Czy w ogóle są tutaj ludzie jacyś? Dzień dobry. Wygląda, szczerze mówiąc, ta poskromiona obozowisko. Jeśli tutaj ktoś już był, to dosyć dawno temu. Sprawdźmy w moim dzienniczku. O! Teraz lepiej. Nie wiem, czemu on to zrobił, ale... okej. Pokaż oszczędności gangu. Jak tam ten... jak tam oszczędności gangu? 300? Okej, zarąbiście. Mega fajnie. No to cieszę się, że ci się podoba widok. Tak jakby... coś tu poszło chyba nie tak. Ale jak to się mówi, nie marnujmy okazji. No, list do Cornuela. Jakoś przyjrzyj się dokumentowi. Co my tu mamy? Jakieś pierdoły chyba. Drogi panie Worley, niezmiernie nam przykro, że odrzucił pan licznie niezwykle hojne oferty kupna zaproponowanego przez Cornwall Kerosene 8 tar. Pan Cornwell, słynący z wyrozumiałości, dał panu kolejne 3 tygodnie na zmianę stanowiska. Szczerze radzimy to przemyśleć. Firma takich rozmiarów jak pańska mogłaby się wytrzymać presji cenowej na rynku w stanie. Bla, bla, bla. Czyli krótko mówiąc, chyba jakaś groźba. Odwróćmy to. Nic nie ma. Dobra, myk do torby. Czy to było jakieś zadanie dodatkowe? Myślę, że nie. Dobra, fajnie było. Czy to się nam kiedyś przyda? Nie wiem, myślę, że nie. Ale jak to się mówi, nie wiadomo. Mamy w ogóle mapę, jakby teren zaznaczony na mapie. Czy tak jakby to było coś ważnego? Ciężko powiedzieć. Ej, bydlaczku, nie wygłupiaj się. Mamy misję do zrobienia. Pędź, koniu. Pędź jak błyskawica. Zadania same się nie wykonają. Pędzę sobie przez pustynię. Przez ogromną pustynię. Biegnę sobie. Oh, yeah, yeah. Też to widzę. I też coś słyszałem. Słyszałem jakichś ludzi. Dobra. A nie, to mój obóz. Kurwa. Dobra, jesteśmy. Dobra, weźmy może mięso królika. Gdzie jest mięso królika? Chyba, że zostało już automatycznie przerobione, ale... szczerze mówiąc, byłem przekonany, że przyczepiłem tutaj mięso królika. Ale, szybki, chodźmy szybki do obiadek i lecimy na misję. Podnieś? Co ty chcesz, żebym... wór? Po co masz wór podnosić w sumie? Zabierz wór do wozu Persona? Ach, no dobra, w sumie czemu nie, pomogę im. O cokolwiek chodzi, jak to się mówi, jeśli to idzie w honor i atrybuty postaci, można zwiększyć, biorąc udział w codziennych pracach w obozie. Tego rodzaju wysiłki zostaną docenione przez cały gang. No dobra, znacie mnie. Jestem pracowitym gościem. Trzeba pomóc, to pomagam. Dobra, odłóż. Macie to tu. I co, to tyle? A, już. No i gitara, plusik. To nie jestem wcale taki zły, jak się wykazuje. Dobra, panie rzeźnik. Mam trochę mięsa na sprzedaż. Na pewno się dogadamy. Widzisz, przekaż jako zapasy. Sprzedaj w imię obozu. Ale to w sumie tyle, jakbyś się tak zastanowić. Dobra. To tak. Mamy prosty wybór. Kilka misji. Oczywiście nie będziemy iść do dacza, tylko pójdziemy sobie do jakiegoś randoma. Tu jest na urwisku, jest jakiś random. Idziemy z nim pogadać. No, zobaczymy, co będzie miał ciekawego do pogadania, do przekazania. No dobra, w sumie to mogę trochę też porąbać drewno, zanim pójdę z nim pogadać. Why not? Jak to się mówi, chwila relaksu się przyda. I myk. Tu. Troszkę drewna popracować można.
Ja tu pracowity gościu jestem. No, widzicie? Od pracy nie uciekam. O, bez pracy nie ma kołaczy, jak to się mówi. No już chyba wszystko porąbiemy. O! Zacięło się, ale nie, jednak działa. No, niedługo całe drewienko będzie posikane. Ja to jednak pracowity typ jestem. Na bazy przyszedłem, już miałem iść na misję. A jednak nie, jednak pomagam. Dobry jestem, to się nazywa wyrozumiałość. No i gitarka siemanko. Dobra, jeszcze jedna kudziko. Ale to już ostatnie i robię sobie wolne. No i myk. Proste. No, burdel jest. Zabójcza precyzja. No i pięknie. Dobra, chodźmy do tego gościa z kraju. Pogadamy z nim, widać, że ma jakieś problemy. Ej ty, cwaniaku. Jakieś problemy? Herr Morgan, Herr Morgan. Mr. Strauss. Pan Strauss. Kojarzy pana Straussa. Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, I'll make sure they see it in them terms. Doskonale! Miła misja do spełnienia. Czyli krótko mówiąc, będziemy odzyskiwać teraz pieniądze od dłużników. Dobra, jasne. Kurde, miałem się przyjrzeć dłużnikom i lista mi zniknęła. Jak to teraz mogę naprawić i przyjrzeć się dłużnikom, ja się pytam. No i co teraz? Jak ja teraz mam sprawdzić, jacy są dłużnicy, jak mi właśnie lista zniknęła? Tu są dłużnicy na pewno. Lista dłużników, jest. Dobra, zobaczmy. No, no to żeśmy się dogadali. Dobra, no prosta sprawa. Dłużnicy to dłużnicy. Trzeba się tym zająć. Dobra. Tak więc, zobaczmy, jak to wygląda. Czy moi dłużnicy są zaznaczeni na miastie? Gdzieś zaznaczeni? Tak, są zaznaczeni. Mam trzy miejsca, gdzie są po prostu dłużnicy. I to jest jakby osobna, każda osobna misja? Dobra. No, dobra. Okej, okay, no to co? Chyba pędzimy, co nie? Nie ma co dać czasu. Pan Wróbel to Polak, możesz się z nim nawalać. No dobra, pan Wróbel to Polak. Brzmi trochę jak po polskie imię. Dobra, panie koniu. Nie będziesz podążać za mną w obozie. Koń, chodź tu natychmiast. Wygłupiasz się, takie pierdoły. Tutaj po prostu czasami wygadujesz, że się boję myśli. Chodź, nie mamy czasu do stracenia. Dług sam się nie zbierze. Jak to się mówi, te zadanie może podjąć tylko kapitan Bladeusz. Słynny Artur. Dobra, no to sru. Co ty robisz, koniu? No to sru, brydaczku. I pędzimy na przełaj. Tak jak lubię. Pędzimy sobie, nie oczekując żadnych niespodzianek. Ach, piękna. O, stop! A ty kim jesteś? O, cholera! Ale pech! Nie ruszaj się, gałganie, dobra? Co? Też to widziałeś? No. Też to widziałeś? Cholera, za dużo świadków. Dobra, nie ma już świadków? Zbrodnia doskonała, nikt mnie nie zauważył nawet. Ale na przyszłość ubierzmy może. O, może ubierzmy to? Dobra, czas strącić parę długów. Chodź, musimy przez ocean przepłynąć. No. O cholera, ale głęboko. Nic nie jest, panie bydlaczku?
Tak jak myślałem, trzymasz się świetnie i orientacyjny skok. No i pięknie. Pędź, bydlaczku, pędź. Dobra, ten dłużnik mieszka chyba gdzieś tu w górach. Dobra, myślę, że możemy zdjąć już nasz niebezpieczną płachtę. Tak, to chyba tutaj mieszka, bydlaczku. Tutaj, w tym miłym domku. Dobra, bydlaczku. Pogadamy z nim. Przemówię mu do rozsądku. Tu, tu, tu. Ja to umiem przemawiać ludziom do rozsądku, prawda? Opłaca się teraz kupić RDD2 na Social Club? No jak wolisz, jeśli chcesz mieć grę wcześniej. To, bo to wiesz, no to kupujesz na Social Clubie. Jeśli chcesz mieć później, to nie kupujesz. Panie! No przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. Pan Wróbel! Panie, ja za ten język kojarzę. Dobra, będziemy kulturalni. Przepraszam, co pan robi w moim domu? Przepraszam, co pan robi w moim domu? Dobra, no nic, muszę odzyskać pieniądze. English? Speak English? Me? Silesia. Yeah, good I'll for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das das the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Aha. Yeah. So it's time to pay. To właśnie, panie Wróbel. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is he? Oh, no. No, nie, nie. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. No to jak będzie? Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. I have nothing. Dobra, trudno, no musimy go trochę pobić, bo widzę, że nie powie nam. Jak będzie? Powiesz tam? Jak będzie? Powiesz czy nie? Bardzo cię lubię, ale wiesz. Już nie mam siły. No, tak będzie z tymi pieniędzmi. No. Dasz pieniądze, panie Wróbel! No. Panie Wróbel, ja, panie Wróbel, proszę nie gadać, że nie masz pieniędzy, bo ja pana znam. Is good, is valuable, is Warszawa, yes. Tak, z Warszawa jest. I have your things, okay? I have anything in here or out there? Yes. What you got behind there? Co, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Przepraszam, nie rozumiem, dobra. Amerykańcom też. Speak English. Dobra, no to bierzemy. O. Moja obrączka, nie. Just keep quiet. Właśnie, siedź cicho, bo ja tutaj przeszukuję ten. A, mamy w sumie obrączkę. No, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Panie Wróbel? Panie Wróbel. No. Panie Wróbel, znamy się od lat. Proszę tutaj nie robić problemów. Ja tu w biznesach przyszedłem. No, nic ciekawego. Więc panie Wróbel, dobrze? No, właśnie, co tu mamy? O, proszę. Antyczny zegarek. No. Yes. Nie będzie pan robić problemów. O, proszę. Jakieś serum miłości, ale nie mogę tego zabrać chyba. Wiem co to jest, bo to jest chyba trunek i po prostu mam go strasznie dużo. Tak, na pewno to jest trunek, oczywiście to jest dobra brandy. Głupio by było, żeby się zmarnowało. Więc wypijmy jedną, którą już mamy. I weźmy drugą dla dokładki. Nie rób tego! I need! I must eat, proszę! Dobra, zobaczmy. Okay. That should about cover things. Psz,
Czekasz dług. Dobra, zaraz to przekażemy. Ale zanim przekażemy, to jeszcze sprawdzę, czy może tutaj w innych pokojach czegoś cennego nie ma. A może tutaj jest coś cennego? Jak już jesteśmy w jego domu, u pana wróbla. No, może gdzieś tu trzyma... O, dobrze, ktoś zabierz mu komplet kufli z żubra. O, w sumie słusznie. Trzyma harnasie za szafą. To by było do niego podobne. Na pewno trzyma ten. Na pewno trzyma gdzieś harnasie za szafą. Musimy poszukać. No, jak Polak, to muszą być harnasie. To jest jeden nieodzowny element. Tylko gdzie szukać? Dobra, widzę papierosy. Też mamy tak dużo papierosów? Aż tyle mamy papierosów? Kurde, mam papierosy od grona. Jak to się mówi? No, czemu nie? Zaraz zapalę sobie. Na zdrowie. No, a teraz wezmę od niego paczkę. Dobra. Sprawdźcie, co tu jeszcze ma. Poczekaj, 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 coś się pojawiło. A, kuferek. Zobaczmy. No ma jakieś pierdoły. Pieniądze. Olej do broni. Nic jeszcze, nic poza tym ciekawego. Swoją drogą zgłodniałem przez to okradanie ludzi. Zjedzmy może coś. Co by tu zjeść? Groszek w puszce? A, w sumie. Czemu nie? Szybko wpierniczymy to. Muszę dbać o linię. A, panie wróbel, jeszcze... Co tu mamy? Tego nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Wcześniej. Jakie to było cenne nawet. A raz sprawdzę jeszcze to pomieszczenie i już wychodzę. Dobra, panie wróbel? Szybkie przeszukiwanko. No... Jak to się mówi, sąsiad nie może mieć lepiej. Więc się tym zajmiemy. Tak porządnie go przeszukam, o proszę. No, krakersy. No, tutaj po sąsiedzku z panem wróblem, no nie może mieć tak dobrze. No, się tym zajęliśmy, dobra. Dobra, panie wróbel, miło się z panem robiło interesy. Tylko żeby to była ostatnia akcja taka, jasne? Jasne? Dobra, miło było. Ale się skończyło, do widzenia. No i pięknie. Dobra. Chodź, interesy z panem wróblem to przyjemność, ale idziemy dalej. Na pewno nie raz jeszcze odwiedzimy pana wróbla. Miły gościu generalnie, miły gościu. Dobra, co my tu mamy? I teraz mam coś takiego, że w sumie tu mam tylko takie hajsowe kółeczka. Dobra, w sumie to wróćmy do bazy. Bo możliwe, że to była taka krótka misja, a potem to są będą takie dodatkowe misyjki jakby. Jeszcze jedna szafka była? O, cholera! Uff, dobrze, mój koń jest taki wytresowany. Dobra, ten Fox, jedna szafka w tą czy we w tę. Mi się wydaje, że nie zrobi się z tego żadnego problemu. Jednak harnas się ukrył tak dobrze, że pomimo moich zdolności węchowych nie ją znalazłem. Dlatego będę musiał tam wrócić. O, tu jestem poszukiwany grzywną 5 dolarów. Obawiam się już, że się nie wypłacimy tak łatwo. Poszukiwany za gwałtowne przestępstwa. Takie jak sikanie w miejscu publicznym. Yo, John. It's me, Arthur. Hope you gone. Made us a million, Arthur. Przekaż odzyskany budżet. No mogę przekazać w sumie, czemu nie? Budżet on pozu, 111 dolarów. Przekażemy trochę do budżetu naszego ładnego obozu. No i tyle no, co tu dużo gadać. No i myk. Wspomóż księga rachunkowa. A, mam coś takiego jak księga rachunkowa. A, sprawdźmy księgę rachunkową. Zobaczmy. Przejdź na swoje strony, by zobaczyć ulepszenia obozu. O, proszę. Co my tu mamy? Wóz z rediami Straussa. Zwiększ maksymalną ilość zapasów. Dodaj olej z węża do przywracania zabójczej precyzji oraz sterum do przywracania. Czyli różne takie zapasy.
Pan Szczepanek Polak Polakowi Polakiem 5 zł. Polak Polakowi Polakiem 5 zł od pana Szczepanka. Dziękuję ci serdecznie za takiego donicika. Piąteczka, bang! Wielkie dzięki. I pozdrawiam cię też serdecznie. Dobra, więc elo. Wielkie dzięki panie Szczepanku. Dobra, to tak. Czyli to jest medykamenty. Wóz Strausa. Zapasy. Następna strona. Poczekaj. Następna strona. Czyli tak, kup. A, czyli można kupić wóz z remendami Strausa. Jak zapasy? Wóz Pearsona. A jak chcę kupić wóz Pearsona, tak to zaznaczyć. O, jest. Zwiększ maksymalną ilość zapasów, dodaj świeże owoce, zwykłe jedzenie w puszkach. No to za 24 dolary całkiem fajne ulepszenie w sobie. Zobaczmy dalej. Broń i amunicja. Wóz Artura. Proste początki. Lepsza ofensywa za 48. Aha, amunicja, czyli to będzie taka dla karabinów. O! Kwatery. A to drogie, 48 dolarów w sumie. Podstawowe płótno, stare futro do grzania, wszystko po kolei. Dodge chce czegoś bardziej komfortowego. Absolutne minimum, czyli krótko mówiąc, ten dobra. Stanowisko dla koni, kurnik, narzędzia kaletnicze. To zrobi nam lepszy sprzęt. No miło, miło, ale drogie. Dobra, to co kupujemy? Jak pomyślę, medykamenty. Kwatery strasznie drogie są, sobie odpuścimy na razie. Dobra, kupmy te... O, uzupełnić, za więcej tego już, co już mamy, okej. Trochę drogie, broń i amunicja, ale weźmiemy to. Jakoś ilość ludzi dostaniemy w namiocie Artura została zwiększona. No i pięknie. Ilość amunicji została zwiększona, możesz zapłacić za odnowienie zapasów amunicji, gdy zaczną się kurczyć. Jak się dostałeś, Morgan? Zwróciłem na małego holdera, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. No i pięknie. Dobra, zaraz pójdziemy do Strausa po kolejne zlecenie, ale zanim jednak, to jeszcze chwilę chodźmy do tego, do tej całej książki dłużników. Wspomóż ga, księga rachunkowa. Sprawdźmy teraz jeszcze raz to na chwilę. Chodźmy. O, następna strona. A może poprzednia strona, to ile osoba każdy wpłacał? Artur, kurde, ja ile wpłaciłem pieniędzy? Kiełpumy. Artur, chyba za bardzo rozpieszczam ten nasz gang, mi się wydaje. Tak, ewidentnie jest, chyba bardzo jest rozpieszczam mój gang. No nic, co my tu mamy? Zobaczmy to na następną stronę. A, duża siła ognia, może mu lepsze nie kupić. Dobra, kupmy coś po tajności, może być. Dobra, kupimy te medykamenty. Zostałem zwiększony, może zapłacić za opuszczenie wozu medycznego, gdy zapewne zaczął się kurczyć. Dobra. No i jakieś jedzenie. No i proszę, ja to jednak tutaj rozpieszczam, nie będę musiał już do monopolowego iść. Bo u nas w domu będą zapasy żywności. Dobra, na razie wystarczy. To tak śpiewa, wujek? Wujek, o co chodzi? Chcesz ze mną pogadać, czy co? Wujek. Znowu nic nie robisz, wujek. Things went on and on for a week or 10 days. My auger machinery got to fire in some way. Ale szczerze mówiąc, myślałem, że będzie można z nim zrobić jakąś interakcję. Ale chyba nie można. No to właśnie w ten sposób załatwiliśmy jednego z dłużników i teraz pozostali dłużnicy. Chyba, z tego co widzę, o tutaj przynajmniej, to są dłużnicy tacy zwykli. To jest jakiś misjowy dłużnika. A oprócz tego mamy tu jeszcze dwa jakieś zadania. No to co, chyba przystąpimy do tych zadań. W sumie czemu nie? Jak to się mówi? No to w drogę.